Rzadko dostrzegamy, jak ważny jest czas. Rzadko o nim myślimy, zanim zacznie nieubłagalnie uciekać. Jakiś czas temu już lekarze zdali sobie sprawę, że przeszłość, jej perspektywa wpływa na widzenie naszej teraźniejszości i przyszłości. Kiedy zrównoważymy perspektywy czasowe, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, uzdrowimy przeszłość, która pozwoli przez pryzmat dnia dzisiejszego widzieć lepszą przyszłość. Rany przeszłości, widzenie jej w sposób negatywny powodują, że teraźniejszość staje się naszym bólem. Niech ta medytacja pozwoli Ci wrócić do teraźniejszości. Niech uwolni z Twego ciała traumy, ból, napięcia i pokaże w lepszej perspektywie przyszłość. Przyjmij wygodną pozycję. Usiądź w taki sposób, aby nic Ci nie przeszkadzało. Zacznij oddychać powoli. Przy wdechu pozwól, by Twoje płuca napełniły się powoli. Przy wydechu zacznij je opróżniać. Wydychaj powietrze. Nabierz w płuca powietrze i wypuść. Zacznij oddychać. Jeśli czujesz się poddenerwowany przy powolnym oddechu, Twoje tętno powoli się uspokoi, stając się wolniejsze. Zrelaksuj się i pamiętaj o oddechu. Ten powolny oddech równoważy Twój wewnętrzny biologiczny zegar. Wdech, 1, 2, 3, 4 i wydech. 1, 2, 3, 4. Relaksuj się. Relaksujesz się, gdy pozwalasz, aby powietrze wypełniało Twoje płuca i całe ciało. Relaksujesz się, gdy pozwalasz, by Twój zegar wewnętrzny dostosował się do powolnego oddechu. Wdech i wydech. Wdech. 1, 2, 3, 4. I wydech. 1, 2, 3, 4. Wyobraź sobie, że Twe tętno synchronizuje się z oddechem. Serce bije wolniej, umysł staje się spokojny. Razem tworzą synchronię. Oddech, serce, umysł współpracują razem i tworzą poczucie wewnętrznego spokoju i dobrego samopoczucia. Teraz dostrajasz się do poziomu napięcia, które trzymasz w sobie. Dostrajasz się do Twoich mięśni, które zgromadziło napięcie, aby Cię chronić, które zgromadziło ból przeszłości. Pozwól sobie teraz oczyścić swój umysł i ciało ze wspomnień przeszłości. Dziś
możesz uwolnić tę energię i ruszyć do przodu, ruszyć ku jaśniejszej przyszłości. Skupiając się na różnych częściach Twojego ciała, zastąp to napięcie, które stworzyłeś przed krzywdami, ciepłym, świecącym światłem. Twoje mięśnie stóp odpoczywają, gdy pozwalasz głębokiemu poczuciu ciepła i światła otaczać i przenikać Twoje stopy. Teraz pozwól, aby ciepło i światło poruszyły się w górę do Twoich nóg, a następnie do bioder. Pozwól, by Twoje ciało było ciepłe i świecące, gdy rozluźniasz brzuch, plecy, klatkę piersiową i ramiona. To ciepło i światło wędrują w dół Twoich ramion, dłoni i palców. A teraz pozwól głębokiemu ciepłu i świecącemu światłu przenieść się z powrotem w górę Twych ramion i pozwól wypełnić Twoją szyję. Rozluźnij twarz, całą głowę. To zaprowadzi cię do głębszego spokoju, odpoczynku i jeszcze większego relaksu. Teraz dostrajasz się do swojego ciała i wszystkich obszarów, w których wciąż możesz odczuwać napięcia stresu z przeszłości. Pamiętaj o oddechu. Z każdym oddechem Twoje napięcia mięśni miękną i zanikają. Zastąpione są bowiem ciepłym, skrzącym światłem. Jesteś teraz całkowicie otoczony ciepłym, lśniącym światłem, jakbyś był w nie ubrany. Wdychasz nadal ciepło i światło, które wnika do całego ciała, do skóry, mięśni. Wyobraź sobie, że oddychasz świeżym powietrzem o nowym czasie. Z każdym oddechem pozwalasz na świeże powietrze i nowy czas. Pozwalasz na podróż tego powietrza do wszystkich mięśni, tkanek, narządów i gruczołów Twojego ciała. Podczas wydechu wyobraź sobie powietrze usuwające resztki stresu i napięcia mięśni z przeszłości. To pozwala Tobie cieszyć się bezpieczną wolnością i zrównoważoną teraźniejszością. Teraz możesz podążać naprzód ku lepszej przyszłości. Wyobraź sobie swoje życie w rzece czasu. Wszystkie rzeki zaczynają się od małych kropli deszczu, które łączą się, tworząc strumienie rzeki wpływającej do morza, oceanu. Rodzą się jak małe kropelki, a następnie gromadzą się razem w grupy, gdy płyną w dół rzeki czasu, tak jak krople deszczu tworzą strumienie rzeki, gdy płyną. I choć wiemy, że rzeka czasu istniała, zanim zostaliśmy poczęci,
i będzie trwać do momentu, aż opuścimy świat, to mamy tendencję do skupiania się na tej części rzeki czasu, która obejmuje nasze życie. Czasem rzeka płynie bardzo wolno, innym razem szeroko i głęboko. Czasem tworzy wir lub przechodzi przez progi górskie czy wodospady, szukając drogi do spokoju oceanu, tak jak nasze życie. Czasem toczy się ono powoli, ale tak jak rzeka, z biegiem czasu wydaje się, że toczy się szybciej. Czasami porusza się za szybko i wydaje się, że nasze życie pędzi i mknie pozornie poza naszą kontrolą, wyznaczając przemyślany kierunek, aby znaleźć bezpieczną wodę i ominąć wiry i wodospady. Być może nie było w Twojej przeszłości takich rzeczy, którym pozwoliłeś odejść. Te rzeczy zwykle trzymają Cię w teraźniejszości, nie pozwalając myśleć o przeszłości jako dobrej, tej pozytywnej. Ważne jest, by zrozumieć i przyjąć przeszłość, lecz ciągłe wracanie do przeszłości i analizowanie jej nie pomaga, wręcz powoduje uwięzienie w niej. Życie zaś wyłącznie w teraźniejszości jest krótkowzroczne. Uświadom sobie, iż o ile ważniejsza jest Twa przyszłość. Twa perspektywa przyszłości bowiem ma wiele wspólnego z Twoim poczuciem pewności, poczuciem własnej wartości. Pamiętaj, by oddychać. A każdy Twój oddech, każdy jeden oddech przybliża Cię do jaśniejszej i pozytywnej przyszłości. Uświadom sobie, że każdy dzień jest okazją do kroczenia naprzód. Jeśli obawiasz się, co będzie jutro, w przyszłym tygodniu, miesiącu, roku, to użyj wyobraźni, by stworzyć sobie pozytywną przyszłość. Już teraz wyobraź sobie, co dziś będziesz robić, aby przekonać się i uwierzyć, że jutro będzie lepiej. Spójrz na dzień jutrzejszy i pomyśl, co możesz jutro zrobić, aby jutrzejszy dzień był lepszy. Aby przyszły tydzień był lepszym tygodniem, a kolejny miesiąc był lepszym miesiącem dla Ciebie i dla wszystkich wokół, by Tobie i Twoim bliskim i innym było lepiej, jaśniej. Teraz zobacz przyszły rok. Co możesz zrobić, aby Tobie i wszystkim wokół w przyszłym roku było lepiej, jaśniej? Wyobraź sobie, że masz prawo i możesz oczekiwać zrównoważonego, odnowionego i wypełnionego szczęściem celu dla siebie i wszystkich, którzy żyją blisko Ciebie i na tej wspaniałej planecie, jaką jest Ziemia.
Zauważ, jak rzeka czasu płynie z niekończących się oceanów czasu przyszłego do teraźniejszości. Następnie dalej płynie, aby nazwać Twoją przeszłość, zyskując bardziej pełną nadziei, jaśniejszą wizję Twej przyszłości. Widzisz, jak uzdrawiasz także problemy z Twojej przeszłości i znajdujesz się w lepszej, kochającej teraźniejszości. Teraźniejszość zaś jest prezentem, jest darem, z którym musisz się dzielić. Oddychaj i daj sobie czas, aby tutaj powrócić do teraźniejszości. Gdy będziesz gotowy, weź wdech i wraz z wydechem otwórz oczy.